Siema, z tej strony Skydum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w drafcie według youtuberów. Dzisiaj jest ze mną Strizer. Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strizer. No i zaczynamy wybierać drafta. Dobra, i zaczynamy od 1 do 5 taktycznie. Taktycznie? No. To taktycznie zaczniemy sobie od piąteczki. Piąteczka. 4-5-1 ofensywnie, no podoba mi się, nie powiem. Okej. A w ogóle Strizer przed nagrywaniem powiedział, że jak on mi wybierze drafta, to wygram wszystko. Tak mówi. Tak mówiłem, ale dlatego, że wybiorę mu najgorsze karty i będzie miał handicap. Będzie dobrze. A którą byś najbardziej chciał, powiedz mi? Aubameyang 93 napastnik taki. Czyli nie ma ani Messiego, ani Ronaldo? Nie ma. No to ja ci wybiorę dwójeczkę. Juan Fran, no tak. Dobra, teraz napastnik. Ooo, tutaj może... No, Chicharito może, o tak zrobię. Trzy? Mandziukić. Juventus, ale... No. Mówiłem, że wybiorę najgorsze karty. Dobra, teraz prawy pomocnik. Już są? No, już są. A jest tam Bale albo Messi? Nie. Wiedziałem. Czyli chłam. No to jeden. Jeden. Mkhitaryan. No ten. Manchester czy Borussia? Borussia, 85 w informie. No to bardzo, bardzo dobre połączenie z ligami. Będziesz miał hiszpańska, niemiecka, włoska. No spoko, spoko. Bardzo mądrze robisz to na razie. Lewa pomoc. I powiem, że słaba. Chociaż może. No to 4. Joao Zinho. A jaki był ten dobry? Nie było dobrego. Chyba Samoa był najlepszy. Okej. I to liga ruska, więc naprawdę dobrze ci idzie na razie, ty zgrany. No ja mówiłem ci, że stawiam na handicap, nie? Dobra, SPO. I tu słabo, nie świecące się karty. No to na SPO to czwóreczka. Czwóreczka Fer z Swansea. To jest dobra karta akurat, jak nie świecące. SP. No znowu słabo. 4. 4 Endoje. Pewnie kojarzysz na pewno. Nie doje, a sprawi. O, teraz nieźle posypano, więc teraz musisz się postarać. Środkowa obrona? Nie, SPO. SPO znowu? No, bo to taka formacja, wiesz? Dwójeczka. Dwójeczka Rodriguez. James? No, James. Pięknie! Ale były lepsze. Nie, James jest najlepszy. Dobrze, przekonałem się. Teraz lewa obrona. Lewa obrona. 5. 5? Tak. Williams. Widzę tutaj wszystkie ligi chcesz zdobyć. 4 gwiazdki, ale przynajmniej. Serio, na razie nawet zielonego linka nie ma. Ale jest pomarańczowy. Czerwony jest na razie też. Dobra. Jak przestawisz Hamesa na środek obrony, to będziesz miał. Dobra. To teraz środkowy obrońca. O Jezu, 3. Ile tempa mają? Ile? 3. O kurwa! Chyba nie to chciałeś powiedzieć. 34 tempa, John Terry. Ej, ale serio masz 34 tempa, tylko nie John Terry. Lol. Może zmienisz jednak, wiesz tak. Nie, ja uważam, że... To że to dobra dobry... karta? Tak. Demichelis, dobra. No. O, teraz... No nawet nieźle. O nie, David Luiz. To ja chcę 3, bo to będzie David Luiz. No nie, ty! Jak? Ale... Nie. Najgorszy draft. No tak. A jakieś dodatkowe punkty za zgadnięcie bez patrzenia? Nie ma. Szkoda, bo... No. Już 2 punkty bym miał. Dobra, masz bramkarzy. I srebro. Srebro? No. To jak srebro, to drugie miejsce, to weź dwójkę. Darlow. Nie wiem, po co to czytasz, tak go nie znam, ale okej. Jak to nie znasz? Nie znasz go, serio?
Nie, stary, no wybacz, ja nie jestem takim profesjonalistą jak ty. No, w sumie tak, dobra, przekonałeś mnie. Wybacz mi, przepraszam, ale no. Jest jeden plus. No. Tyle już dostałeś chłamu w pierwszej jedenastce, że na ławce może być ktoś dobry. No teraz bramkarze i powiem, że jest ciekawie, no, nie powiem. No to chcę jedynkę, jako że bramkarz gra zazwyczaj z numerem jeden. Czekaj, jeszcze dam ci podpowiedź, że jest tu Czech i bardzo bym go chciał. Jest tu Czech i bardzo byś go chciał. To weź czwórkę, bo on tego Czecha nie będzie. Na pewno? Dobra, mandant. To jest fajna zabawa, naprawdę. No, super się bawisz, patrzcie. Ty się bawisz, ja się bawię, ty płaczesz. No, ja tak patrzę, jak końce straciłem tak szybko. A przepraszam, a mogę mieć pytanie? Nie. Ławka i obrońcy. No okej, to ja chcę trójeczkę. Ginter. Wow. Wow. O, teraz jest Vidić nawet, to na pewno go chcesz? A, następny wybieram? No, Vidić, dawaj. To wybiorę czwórkę, jako że lubię Sergio Ramosa, a Ramos gra z czwóreczką. Vidić. O Jezu, co to ma być w ogóle? No dawaj jeszcze Ganso może, co Ganso? No to dwa. A, Pina. Kurde, no szkoda. No już myślałem, że... Ja tu lecę po ten, nie? Bo najmniej punktów w całej serii. Właśnie widzę, może 100 chociaż będziesz miał. Dobra. Dawaj. Teraz... Krychowiak jest. 4. Jako, że gra z czwóreczką. O, wcześniej. Dobrze. W końcu coś dobrego. Trafiłem Krychowiaka? No. No widzisz. No ale patrz, ludzie to oglądają i się śmieją, haha, co on za karty wybiera. A dopiero się przekonają, jak wygrasz drafta i będę miał najwięcej punktów przez to. Nie wiem czemu, ale coś myślę, że nie wygram. Dobra, jest Higuain 93, prawie jak jego cena. No. Prawie jak jego waga. Jego waga. Dobra. Ale no tak, strzelił bramkę. Higuain 93, no. 9 i 3 się dzieli przez 3, no to 3. Kandreva. Ja to tak. A no takie jest skrzydło bez gwiazdy sztuczek. No. Ale połączy ci się z Mandzukiciem. Wow, na pewno Mandzukic będzie grał w pierwszym składzie, na pewno. A skąd wiesz, jakiegoś napastnika jeszcze wybiera? No tak, dobra. Teraz jest bardzo dobry, naprawdę napastnik, naprawdę. 61 tempa, wiesz, taki kozak. A to z chłam wyleciał? To jest Agirecze chyba, tak się to czyta. No to 3. Teraz jest Rybus, nie wiem po co mi on jest, ale... Jedynka. Klasę. Serio, wszystkie ligi chyba masz już. Tak patrzę. Nie wiem, co wychodzi na razie. O, teraz nie wiem. Neymar, Bale, Di Maria, Navas i Turan. Turana nie chcę, już tak mówię. Nie mów tego. Ale kusi mnie. Nie. Dwa. O, Navas. Ale, a co chciałeś powiedzieć? Czy chciałeś dwójkę? 4 chciałem powiedzieć. A, to tam przy Neymar tam był. Na trójce był Turyn. Aaaa! Nie chciałem powiedzieć też 3. No nie, bo jak powiedziałeś nie mów tego, to pomyślałem, że będzie pod trójeczką. A, no tak mi stało właśnie. No, dawaj, teraz napastnicy, środkowi obrońcy, Bale i takie sprawy. 4. 4 Di Maria. Kurde. Ale francuskiej ligi chyba nie mamy, a nie mamy. Czyli David Luiz jest. To nie będzie grał na pewno w pierwszym składzie na swojej środkowej obronie. Nie wiem, czy kogo innego ma. Będzie filarem defensywy. Tak, napadu chyba. Dobra, kolejni. Słabo. Jeden. Abdenur. O, to jest dobry napastnik. Jak to jest chyba obrońca. Tak jest. Myślę, co mi mówisz? Dobra. No. O, a jeszcze... Sprawdź pracowitości. Yeah. Teraz masz szansę trafić kogoś z USA albo z tureckiej ligi, więc się postaram. 3. Snyder, dobrze.
Dobra, jeszcze. Jeszcze ten Menago. Już jest koniec wybierania! No. Ja nie wybrałem nikogo fajnego. Jest Flores. Co z nim jest? Jeszcze ci raz, jeśli go wybierzesz. Trzy. Flores. O jest. Ocena składu 134. Ja powinienem dostawać punkty za to, że wiem, gdzie są chłamy, naprawdę. Powinienem dostawać takie punkty. Dobra, to jeszcze challenge, oczywiście musisz mi powiedzieć jaki, pewnie też będzie naprawdę fajny. Tak, challenge będzie bardzo fajny. Tutaj powinieneś wstawić teraz taki mały urywek do tego filmu. No. I wstawić tak, jak mówił mistrz Yoda, czyli czasowniki na koniec, tak dalej, wiesz, jak odmieniał zdania. No. No i twoim challenge'em będzie zadzwonić do kogoś, kogo znasz bardzo słabo, nie może to być ani przyjaciel, ani rodzina. I rozmawiać przez 4 minuty z nim właśnie w taki sposób, że czasownik dajesz na koniec. Po prostu składasz zdania jak mistrz Yoda z Władcy Pierścieni. Co ja gadam w ogóle? Z Gwiezdnych Wojen oczywiście. To powiem, że oryginalnie. No i my zaraz przechodzimy do tego wspaniałego draftu. Jeszcze coś pamiętaj, pewnie... że masz to wygrać. W ogóle aż Krychowiek mi znikł z kartki. A taki w ogóle Krychowiak jest z PSR czy z... Z PSR. O, to jest... Dawid Luiz, połączenie z Krychowiak, idealnie. I Di Maria. Uuu, patrz jakie linki się robią, patrz, wow. PSR się robi, no. No, widzisz, się jednak postarałeś. Ta ubrana w ogóle. Limicellis, widzisz? Dobra, to ja nie przedłużam. I zapraszam na kanał Strojzera, bo chyba tego jeszcze nie mówiłem. I przechodzimy do draftu, możesz się pożegnać jeszcze. Powodzenia, Skydum życzę ci, żebyś wygrał przynajmniej jeden mecz, a z wami się żegnam, na razie, cześć. Dobra, i tak wygląda mój skład, zrobiłem go na razie tak, żeby Strojzer miał jak najwięcej punktów. I tutaj 170 punktów i dzięki temu składowi dostał. Oczywiście Di Maria nie będzie na obronie, bo to by było bez sensu, a takim składem będę grał. Moja obrona wygląda bardziej jak atak, ale pomyślałem, ustawię super defensywny i jakoś to będzie. A tutaj skład mojego przeciwnika, szczerze to na początku mi się rzucił w oczy Flores, bo szczerze to on jest ciągle, zawsze w serii. I oczywiście Messi, nowy jego inform, też mi się rzucił w oczy. I ten prawy obrońca, który jest nieświecący. Tutaj chyba pan chciał zrobić jakiś draft 190, tak mi się wydaje. A my przechodzimy do skrótu tego meczu. Oby był wygrany, ale wy pewnie już wiecie jaki był. Ja też wiem jaki, po długości filmu. A ja zapraszam na skrót. Dobra, tutaj dośrodkowanie. Ronaldo ma pierwszą szansę, a Mandanda świetnie broni i klasę może spokojnie wyjść z pola karnego. Dobra, nasza akcja, Krychowiek, tutaj nikt się nie spodziewa takiego dribblingu od Polaka, Krychowiek, strzał i niestety była szansa, ale Krychowiek źle uderzył. Tutaj Benzema przy piłce, Benzema długa piłka do Ronaldo ma szansę i przysięgam wam, nic nie kliknęłam i karny, kocham tą grę naprawdę, super, to zrobiliście. Ronaldo zanurkował i strzelę karnego, oczywiście ja pomyślałem, że zostanę w środku, już zdenerwowany byłem. Już w 22 minucie w sumie, w 21 byłem zdenerwowany, tutaj druga akcja, Neymar podaje do Bale'a, Gareth Bale, świetny zawodnik, Gareth Bale przy piłce podaje do Neymara, Neymar jakimś cudem tutaj podał w ogóle, jak to możliwe, i Bale wykańcza od słupka, i 2-0, no i super się bawi, naprawdę, to był mecz, w którym bardzo dobrze się bawiłem, naprawdę wow, tutaj te podania były takie na centymetr, że ja nie mogę. Dobra, teraz nasza akcja, Krychowiek przy piłce, po raz kolejny Krychowiek, nasz filar naszej drużyny, można tak powiedzieć, Krychowiek przy piłce, Krychowiek, i teraz nie było karnego, bo po co, i ten, ten mecz. Pierwsza połowa się zakończyła, ja zrobiłem kilka zmian, Joazinho, Mkhitaryan i Kandreva, i grało mi się o wiele lepiej, tu Kandreva zaczął tą akcję, Kandreva, włoski, skrzydłowy podaje do Rodrigueza, a ten uderza, niecelnie. Kolejna akcja klasem do Kandrewy, po raz kolejny Włoch przy piłce, Kandreva. Kandreva ma szansę, Kandreva podaje się do Rodrigueza na sweaty i gol. I mamy 2-1 w 67 minucie. Co tutaj dużo mówi, świetne wykończenie, ale tu Kandreva zrobi całą robotę. Tutaj Joazinho. Ma świetną okazję, podaje do Krychowej do Rodrigueza, Rodriguez udara się w obronę przeciwnika, strzał i
co tu zrobi Kandreva jako dobitkę. Mogło być 2-2 i niestety nie ma. Kandreva długa piłkę do klasy na klasę, ma szansę ostatnią akcję w tym spotkaniu. I patrzcie, co zrobił mój przeciwnik. Tutaj nawet przyspieszyłem tą akcję, bo to trwa za długo. Ja nie chciałem go faulować, bo pomyślałem, że jak mi się uda wyjąć tą piłkę, to będzie jeszcze akcja. Tutaj paczki. I co do serii, to nie wiem, czy jeszcze będzie prowadzone, bo to trochę dla was bez sensu. Widzicie tylko jeden mecz, tylko wybieranie tak naprawdę. Ja tu jakoś z Kidem nie popisuję się, więc nie wiem, co robi z tą serią. Na pewno będzie jeszcze jeden odcinek, a czy będzie więcej, to już nie wiem. Zdecydujcie sami, możecie napisać, co o tym sądzicie. Ja bardzo wam dziękuję za odcinek, zostawcie mi jakąś subskrypcję, lajka na pocieszenie. Więc na razie, cześć i czołem. Elo.